Krzysztof, jesteśmy na konferencji poświęconej employer brandingu, na której miałeś wystąpienie mówiące o tym, że jest coś po employer brandingu. To w takim razie, jaki jest ten drugi, kolejny krok? To jest drugi moment prawdy, kiedy pracownicy weryfikują, czy to, co uzyskali, jakie informacje uzyskali w pierwszych od 3 do 6 miesięcy, czy potem w następnych 12 miesiącach firma spełni. To są głównie elementy dotyczące możliwości rozwoju, to są relacje z przełożonym, to są szkolenia, to jest to, czy moja praca ma sens. Czy ja tu rzeczywiście mam sens to, co robię? To są te elementy, na które warto zwrócić uwagę po employer brandingu. Jak tak naprawdę wygląda to, chociażby w wyniku waszych badań, które przeprowadzacie na rynku polskim? Czy rzeczywiście pracownicy to weryfikują w tym okresie zaraz po wejściu na teren firmy, czy być może mają niekoniecznie do tego przykładają odpowiednią uwagę? Weryfikują na początku, czy to, co podczas procesu rekrutacyjnego zostało powiedziane, a konkretnie jeśli chodzi o benefity, przez następne 3 miesiące firma spełni. To jest bardzo proste zweryfikowania. Natomiast potem potrzebują dużo więcej czasu na to, żeby się w firmie rozeznać, jaką pełnią rolę i rzeczywiście to sprawdzają. To potwierdzają nasze wewnętrzne badania, a także i to, w jaki sposób gromadzimy i analizujemy komentarze w internecie na ten temat. Obecna technologia, internet pozwala nam na to, że śledzimy życie firmy bądź opinie o firmach praktycznie na co dzień. Czy pracownicy firm generalnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat swoich pracodawców, czy też nie? Jak to w Polsce wygląda? Dzielą się. Według naszych badań 70% osób w firmach pracujących postrzega świat z punktu widzenia bezpieczeństwa, dlatego świat internetu, komentarzy, zwłaszcza anonimowych, jest dla nich bardzo ważny. Co więcej, z naszych badań, jak analizujemy ruch w internecie na ten temat, wynika, że pracownicy najczęściej komentują swoich pracodawców o godzinie 10 i godzinie 16, czyli w momencie, kiedy są już w pracy. To dobra informacja dla pracodawców, czy zła? Powinni się przejmować takimi komentarzami, powinni na nie reagować, czy raczej pozwolić, żeby sobie ten strumień informacji płynął? Ja myślę, że bardzo dużo wartościowych informacji z internetu mogą pozyskać, ponieważ są to informacje dosyć często, pomimo tego jest ładunkiem emocjonalnym, to bardzo dużo mówią o tym, czego tak naprawdę pracownicy oczekują w pracy. I wcale nie oczekują wodotrystków, dosyć często oczekują zrozumienia, zwłaszcza bezpośredniego przełożonego, oczekują jasnych i klarownych obowiązków, a także oczekują tego, że ich praca będzie miała sens, że to, co robią, w jakiś sposób komuś będzie potrzebne. To może na koniec jeszcze taka kropka nad i. Jesteście w przededniu wypuszczenia swojego raportu. W 3 słowach, czego ten raport dotyczy i kiedy możemy się go na rynku spodziewać? Raport dotyczy tego, w jaki sposób pracownicy postrzegają swoich pracodawców w branży outsourcingowej w internecie. To jest ponad 4000 komentarzy zgrupowanych, przeanalizowanych przez ekspertów w tej branży. Raport będzie dostępny w drugiej połowie października. To w takim razie zachęcamy, aby go pobierać. Dziękuję. Super, dziękuję bardzo.